witam serdecznie na kanale World of MMA. Nieco ponad miesiąc temu Jan Błachowicz zdobył mistrzowski tytuł kategorii półciężkiej w federacji UFC, a już głośno mówi się o jego pierwszej obronie. Dużo spekulowano o jego potencjalnej walce z mistrzem kategorii średniej Izraelem Adesanią i mamy miłą niespodziankę. Prezydent UFC Dana White w rozmowie dla ESPN potwierdził, że Nigeryjczyk swój następny pojedynek stoczy z Jankiem Błachowiczem o mistrzowski pas kategorii półciężkiej. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie krótko i zwięźle na temat tego pojedynku. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale. To naprawdę wspomaga mój rozwój. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Cieszyński książę nieco ponad miesiąc temu wzniósł polskie MMA na jeszcze wyższy poziom niż dotychczas. Na UFC 253 w Abu Dhabi w pięknym stylu znokautował Dominika Reyesa i wywalczył mistrzowski pas kategorii półciężkiej największej federacji na świecie. No brzmi to znakomicie. Jego droga do tytułu nie była prosta i gładziutka, ale wyboista i trudna. Po zjawiskowym debiucie w UFC i nokaucie na Ilirze Latifim nadeszła seria kilku porażek z rzędu. Przełamanie nastąpiło na gali UFC w Gdańsku, kiedy poddał Devina Clarka. Od tamtego czasu walki Janka to lawina sukcesów, a jedyne potknięcie zaliczył na UFC w Pradze z Thiago Santosem, który znokautował go w trzeciej rundzie. Pomyśleć, że jeszcze kilka lat temu Janek walczył o utrzymanie się w największej federacji na świecie, a teraz siedzi na tronie kategorii półciężkiej. Już za kilka miesięcy przystąpi do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu, a jego rywalem najprawdopodobniej będzie popularny De La Stylebender. Izrael Adesanya praktycznie wyczyścił całą kategorię średnią, dlatego rzuca sobie nowe wyzwania w kategorii półciężkiej. Do tej pory w MMA jest niepokonany z rekordem 20-0, a wygrywał m.in. z Paulo Costą, Joelem Romero czy Robertem Whittakerem. Nie znaczy to, że nigdy w swojej sportowej karierze nie zaznał smaku porażki. Przed karierą w MMA stoczył ponad 80 pojedynków w kickboxingu, z czego 5 przegrał. To, że Izrael Adesanya rozdaje karty w kategorii średniej, nie znaczy, że w półciężkiej będzie tak samo. Już za kilka miesięcy popularny De La Stylebender będzie mógł posmakować legendarnej polskiej mocy. Jak do tej pory pojedynek Jan Błachowicz vs Izrael Adesanya nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, miejsce oraz data nie są znane, ale do realizacji tej walki jest naprawdę blisko. Oczywiście oczy wszystkich fanów są zwrócone ku najbliższej gali UFC, gdzie odbędzie się walka Glover Teixeira vs Thiago Santos. Możliwe, że zwycięzca będzie kolejnym rywalem Janka. Jeżeli jednak sam Dana powiedział, że będzie walka Adesanya vs Błachowicz, to chyba trzeba mu wierzyć. Dla polskiego MMA i samego Janka będzie to coś wielkiego. Sztuką nie jest zdobyć pas, ale prawdziwą sztuką jest go obronić. Trzeba sobie przypomnieć, że Jano kilku średnim wybił już z głowy pomysł przejścia do dywizji półciężkiej i tym razem jest spora szansa, że będzie podobnie. Dodatkowy smaczek dodaje fakt, że jakby nie było, będzie to super fight między dwoma mistrzami, dlatego ewentualne zwycięstwo Janka da mu spory zastrzyk gotówki i popularności. Po prostu zapisze się w historii tego sportu na lata. Nie pozostało nam nic innego, jak czekać na oficjalną datę, kiedy ten pojedynek będzie miał miejsce. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o pojedynku Błachowicz vs Adesanya. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko w dzisiejszym materiale newsowym. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.